Rozmowa dnia Radia Wrocław zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie Marszałku, jak pan reaguje na zapowiedzi opozycji, która chce odwołać pana przewodniczącego Andrzeja Jarocha? No, dla nas to nie jest nic nowego, bo to już kolejny raz, chyba trzeci, gdy opozycja w Sejmiku chce odwołać przewodniczącego. No, ja to na to patrzę jak, no jak, no jak na kolejną yy, rozróbę polityczną, bo tak to można nazwać. No i z mojej perspektywy to wygląda tak, jakby nie było nic ważniejszego tutaj na Dolnym Śląsku, czy we Wrocławiu, jak odwołanie przewodniczącego z PiSu. Ale tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, chyba ważniejsza w tym wszystkim. Bo po raz pierwszy został złożony wniosek również o odwołanie wiceprzewodniczącego Sprawa i Sprawiedliwości. Czyli pana Andrzeja Kretkowskiego. Pewnie wszyscy z Państwa pamiętacie, jak była taka dyskusja czy w Sejmie, czy w Senacie o tym, że nie ma przedstawicieli Prawej Sprawiedliwości w prezydiach Sejmu i Senatu, gdzie mówiono, że albo to nie taki kandydat, albo to inny kandydat powinien być. A to wszystko pokazuje na to, że to po prostu chodzi o to, że w takich gremiach. Mogą być tylko przedstawiciele jednej partii. I to właśnie dzieje się w Sejmiku, i, i to jest chyba najbardziej niepokojące. I jak pan myśli, czy na początku lutego, czyli za dwa tygodnie, uda się obu panów obronić, czy raczej stracą stanowiska? No, czy tego nie wiem, to, to, to zobaczymy, ale z mojej perspektywy to naprawdę nie jest najważniejsze teraz, w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czy. Przewodniczącym będzie ktoś z Prawa i Sprawiedliwości. Czy nie są ważniejsze rzeczy, którymi powinniśmy się zająć, i myślę, że ważniejsze rzeczy, na które ta nasza energia powinna się koncentrować, zwłaszcza, że przecież jesteśmy, nie wiem, dwa miesiące przed y, upływem kadencji i nowymi wyborami. No tak, za 3 miesiące Dla miesiące mnie wybory. to wszystko wygląda tak, że. Po prostu na siłę ta opozycja chce pokazać, że istnieje, a to ten wniosek też o odwołanie wiceprzewodniczącego spisu, mam wrażenie, że jest tylko po to, żeby kolejna osoba z opozycji to stanowisko mogła zająć i wykorzystać to też w kampanii samorządowej, która jest przed nami. No nie powinno tak być. No przede wszystkim w takich prezydiach czy Sejmu czy Senatu czy Sejmiku Wywództwa Dolnośląskiego, każda, każde ugrupowanie powinno mieć swojego reprezentanta. To jest taki też element demokracji no. I, i najbardziej zabawne chyba i kuriozalne jest to, że opozycja demokratyczna, jaką tak się nazywa Koalicja Obywatelska, właśnie dąży do tego i zarówno w Sejmie i w Senacie, a i obecnie w Sejmiku, żeby ta podstawowa zasada nie była dotrzymana. To, co dziś jest największą bolączką, największym wyzwaniem dla naszego regionu, jak myślimy o 2024 roku? Abstrahując od wyborów i takiej bieżącej kampanii, o której już śmiało możemy mówić, Na no, przede wszystkim no, na pewno nie możemy zapominać o tych wyzwaniach ogólnokrajowych, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem. Myślę, że jeżeli będzie rozwijał się, zresztą zaakceptowany już przez polski obecny rząd kwestie związane z migracją i azylem z tą nową polityką w konsekwencji której będziemy tutaj również i na dolnym śląsku przyjmować migrantów to pewnie to będzie też wyzwanie bo takie miejsca trzeba będzie tworzyć a z tych takich rzeczy tu bardziej aktualnych to myślę, że inwestycje, rozpoczynanie czy kontynuowanie tych inwestycji, które są ważne, kluczowe dla rozwoju Dolnego Śląska. To jaki cię budowa nowego szpitala? Pytam pana o to regularnie, gdy się spotykamy w studiu, na jakim etapie jest inwestycja. No, budowa przebiega dobrze i mam nadzieję, że w dalszym ciągu tak będzie. Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby ten proces zatrzymać, a jest to inwestycja zarówno rządu i, i samorządu. Kolejne etapy są realizowane, więc dzieje się. No, to jest Ale najważniejsze. Dzieje się, czyli w dzieje praktyce się... na jakim etapie jest? Jesteśmy na, na etapie tym. Polegający na przygotowaniu dokumentacji projektowej, ponieważ ta umowa, która została podpisana w maju ubiegłego roku, zakłada dwa główne etapy ten etap projektowania i w, w połowie tego roku już etap realizacji inwestycji tej finalnej, fizycznej, czyli z maszynami budowlanymi. No, udało się pewne prace przygotowawcze przyspieszyć. W listopadzie ubiegłego roku pojawiły się pierwsze maszyny budowlane. był wydawane już pierwsze, pierwsze elementy betonu, także no, czyli materializuje się innymi betonowej. słowy. Tak, materializuje się i to jest, to jest najważniejsze i to jest jedno z y, głównych też osiągnięć y, tej y, kadencji. Pomimo tego, że y, mieliśmy wielu y, też przeciwników. Co było też zadziwiające, bo takie inwestycje powinny nas łączyć, ale idziemy do przodu i, i, i myślę, że możemy tu śmiało powiedzieć, że ten szpital powstanie, bo on jest potrzebny. A jak pan myśli, jak rozmawia pan z domnoślązakami z mieszkańcami naszego regionu, to jak oni ocenią i oceniają te minione lata w wykonaniu właśnie samorządowców pana, ale też pana kolegów po jednej czy po drugiej stronie? Ja tak. mam wrażenie, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji politycznej, że niestety dla bardzo dużej grupy społeczeństwa to nie ma większego znaczenia, ponieważ wszyscy żyją tą polaryzacją na poziomie Warszawy. I w taki sposób patrzą na, na politykę, również tą lokalną. Myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby w tych wyborach, które się zbliżają, właśnie też mówić o tym, o tym co udało się dokonać. Przede wszystkim mówiąc, że obiecywaliśmy rzeczy podczas poprzedniej kampanii samorządowej i po prostu dotrzymaliśmy tego słowa. A w polityce to jest niezwykle ważne, bo przecież na koniec dnia to jest dla wyborców istotne. To mając na uwadze tę polaryzację, o której pan powiedział, gdyby miał pan obstawiać jakim wynikiem rozstrzygnie się to, co się wydarzy w kwietniu, czyli wybory samorządowe, to która partia będzie na Dolnym Śląsku wyżej? No ja chciałbym, żeby to było prawo i sprawiedliwość, no, dlatego że te ostatnie 30 dni pokazały, do, do czego doprowadzają rządy koalicji, którą ja nazywam koalicją chaosu. Ja myślę, że jesteśmy teraz w takim, element, w takim punkcie politycznym w naszym kraju, że tak naprawdę nie, nie wiadomo jaki będzie wynik tych wyborów i w moim przekonaniu sytuacja jest otwarta wszystko zależy będzie od tego centrum czyli tych osób które może nie popierają w 100% PiS-u ani w 100% koalicji obywatelskiej jak oni ocenią to, co dzieje się obecnie, bo jeszcze przed chwilą w Koalicji Obywatelska Donald Tusk obiecywał wszystkim spokój, że będziemy budować silne państwo, gdzie każdy jest ważny, a to, co widzimy, to pogłębiający chaos. I myślę, że od decyzji tych osób będzie zależał wynik wyborów. No to nim od spraw lokalnych przejdziemy do krajowych, bo one siłą rzeczy wybrzmiewają w naszej rozmowie i dziś też jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Na co pan postawi w kampanii, co pana u pana będzie fundamentem programu i co będzie w ogóle takim jakimś, jak rozumiem, otwarciem. E, obozu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych? Znaczy, dla mnie najważniejsze jest y, to, żeby, żeby takie osoby jak ja, czyli reprezentanci y, mieszkańców y, Wrocławia do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, czy w ogóle samorządowców, y, wiedzieli, że te osoby zajmują się tym, co jest rzeczywiście dla nich ważne i istotne. No, nie bicie piany, nie awantury, tylko konkretne działania. Będę chciał pokazać, że jako Prawo i Sprawiedliwość dotrzymaliśmy słowa, podjęliśmy wiele ważnych inicjatyw, inwestycji, czy w ochronie zdrowia, czy na kolejach. I przede wszystkim patrzenie na Dolny Śląsk jako region. Który, jak Wrocław, także, który ma marzenia, i te marzenia trzeba formułować też w sposób odważny, dlatego, po to, żebyśmy byli tym w dalszym ciągu regionem, który się świetnie rozwija. I kto powalczy o fotel prezydenta Wrocławia z pana obozu? Tego jeszcze nie wiemy, decyzje jeszcze nie zapadły. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość. A kto powinien powalczyć? No zobaczymy, no nie, no nie chcę tutaj mówić, kto, kto powinien, a kto e, nie powinien. E, ale może pan? E, mogę, pewnie, że tak, ale no nie wiem jeszcze de facto, e, kto, bo to musi być też e, wspólna decyzja podjęta. A ma pan prywatnie swoją faworytkę albo swojego faworyta? Prywatnie pewnie tak, ale no może niech nie chce nie, nie chce tutaj, tutaj na antenie mówić, kto by to miał być. No mamy wiele, wiele osób takich, które, które mogłyby o ten mandat powalczyć. No, wspomniał pan, zapytał o faworytkę, no to na pewno pani poseł Mirosława Stachowiak Różecka, która też w tych wyborach do Sejmu pokazała, że jest. Olbrzymia rzesza ludzi, które na nią głosuje. Jeśli chodzi o, o innych reprezentantów, to też są osoby, które się zgłosiły swoje, swoją wolę powalczenia. Zresztą nie, w niełatwej walce o prezydenturę Wrocławia, chociażby Andrzej Kilianek. To prawda, zrobił to tutaj w tym studiu. O Ale też Robert Pińkowski e, ostatnio e, deklaruje, że chętnie e, w, tych, w tej konkurencji e, wystartuje, więc tych osób e, jest, e, jak widać, e, sporo. Decyzje przed nami. No to zobaczymy. To będzie na pewno ciekawy czas, gdy poznamy te wszystkie nazwiska i mam nadzieję, że będziemy mogli z tymi nazwiskami tutaj przy tym stole, w tym studiu spotkać się i porozmawiać o Wrocławiu. Myślę, że to będzie arcyciekawa debata, nie jedna nawet. Dobrze, to przejdźmy jeszcze na chwilę do spraw krajowych. Jak pan patrzy na te minione tygodnie w wykonaniu nowej ekipy, ekipy pana premiera Donalda Tuska? Zmiany w mediach publicznych, zmiany w prokuraturze i jeszcze na paru innych odcinkach. Znaczy ja patrzę to z perspektywy takiej, która jest dla mnie niezwykle ważna. To co mówiono w kampanii wyborczej, czyli obietnice, deklaracje, a to co dzieje się obecnie. Pierwsza deklaracja była taka, że e, z, tworzymy wspólnotę. Także Donald Tusk powiedział, że od poniedziałku będzie w kraju spokój. No i niedotrzymane. Podobnie były deklaracje, jeśli chodzi o nową politykę migracji i azylu. W kampanii wyborczej deklarował, że będzie przeciw, że Polska, która tak dużo przyjęła uchodźców z Ukrainy, nie może przyjmować kolejnych migrantów. Deklaracje, a co się stało później, znowu wbrew no, zupełnie inaczej. tak? Czyli Praktycznie większość deklaracji, które, te kluczowe, które padały, zostały złamane, i to już albo po 14 dniach, po 7, albo po 30. I to, co jest najbardziej niepokojące systemowo, to bardzo no, łamanie po prostu e, prawa czyli zmiana e, prawa przez uchwały e, sejmowe, nieprzestrzeganie e, ustaw to zupełnie stawia nas e, w sytuacji do tej pory niesłychanej. No mamy, zobaczcie Państwo, chaos prawny, już możemy o tym śmiało powiedzieć. Mamy część prokuratorów uznawanych, część nieuznawanych, część w ogóle podważone izby sądowe przejęcie mediów też w sposób siłowy, brutalny z wchodzeniem tak zwanych silnych panów. Zresztą wyroki sądu KRS pokazały, że w sposób bezprawny minister Sienkiewicz tutaj działał, bo przecież to osoby, które on za, zarekomendował jako na nowych szefów i wpisanie ich do, do, do rejestrów zostało odrzucone przez sąd. To jest ewidentny sygnał, że te działania były bezprawne i myślę, że każdy z nas, jako Mieszkanie z Polski czy Dolnego Śląska powinien się zastanowić nad tym, że ta władza złamała prawo już po 30 miesiącach, 30 dniach swojego funkcjonowania w sposób do tej pory niesłychany. I pytanie jest takie: co zrobi dalej? To ja mam inne pytanie. Mhm. Pytanie mam takie, bo musimy kończyć i to będzie pytanie, które podsumuje naszą y, rozmowę. Gdzie Polska będzie za pół roku? Jak się spotkamy w tym studiu za pół roku, to jak będzie wyglądać nasz kraj? Znaczy ja bym chciał, żeby... Przypominam, że będziemy już po wyborach samorządowych i eurowyborach. A czy ja bym chciał, żeby przede wszystkim, żeby Polska wróciła na te e, tory realizacji ambitnych e, planów i marzeń, realizowania odważnej... E, Polityki. Obecnie nie rozmawiamy o tym, gdzie Polska będzie za 6 miesięcy czy za, za rok, a wyzwania są ogromne. Kopiemy się w przeszłości. W sposób bru obserwujemy brutalną walkę o władzę. Tak... No nie chciałbym, żeby to tak dalej wyglądało. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzanowski był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia Radia Wrocław.